Bardzo dziękuję, pani marszałek. Wysoki Sejmie, niestety nie ma tej strony. Przykre. W kraju w środku Europy, w Polsce w XXI wieku 17 dzieci chorych na SMA nie otrzymało refundacji na lek genowy, który ratuje życie. Marysia, Franek, Antoś, Aleks, Bartek, Gosia, Iga, Leoś, Kinga, Jaś, Mikołaj, Zosia. To są imiona tych szczęśliwców, którym udało się zebrać po blisko 10 milionów i dostali ten lek. Będą żyć. Zbierali podczas zbiórek publicznych, przy okazji imprez i różnych uroczystości oraz spontanicznych akcji. Ich życie uratowali zdeterminowani rodzice oraz miliony ludzi dobrej woli i darczyńcy zapełniający puszki na pieniądze. Ale Rita, Nadia, Kamila, Wiktoria i Gosia nadal zbierają fundusze. W czasach, kiedy miliony złotych idzie na organizację imprez wspierających obecnie rządzących, tym samym dzieciom odmówiono refundacji. Czy wam po prostu, zapytałbym teraz, gdybyście byli na sali, czy wam po prostu po ludzku, tak po chrześcijańsku nie jest wstyd? A może paradoksalnie dla tych waszych pisowskich piknikach włączacie się w te dramatyczne w swojej wymowie zbiórki na dzieci dla SMA? A może lepiej wpłonić pieniądze na darmową cukrową watę i kiełbaski, dajcie je dzieciakom z SMA i uratujcie ich życie. Ale ludzi dobrej woli jest więcej, oni uratują te dzieci, a wam wystawią rachunek. Października 15. Bardzo proszę, pan poseł.